Okej, a więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Metro Exodus. Który to odcinek? 12, 13, coś w tym stylu. W każdym razie całkiem prawdopodobne, że już ostatni. Właśnie widziałem taki jeden ogólnie gameplay z całej gierki. No i widzę, że jestem, widziałem, że jestem tak no już w sumie na samej końcówce. Więc całkiem prawdopodobne, że właśnie będzie to ostatni odcinek. Niestety. Jak ta seria wam się podobała? Takie podsumowanie. Piszcie w komentarzach i piszcie może, jakie kolejne serie byście chcieli już oglądać. Może niedługo właśnie będzie takie, na takie pytanie trzeba odpowiedzieć. Kurde, wszędzie jakieś nieprzyjemne dźwięki. Spodziewałbym się już tutaj właśnie takiej ostatniej walki, więc poziom trudności może być całkiem wysoki. O, poczytamy zawsze sobie tutaj, trzymajcie. Notatka. Ej, come on. Nie chce mi się tego wszystkiego czytać, come on, no. Trochę to jednak tutaj zajmuje. No, podczas editu to wszystko zapewne zrobię, ale tutaj nie chcę jakoś specjalnie przedłużać. Mamy jakieś pierwsze potwory, witam serdecznie. Kurde, dostał w głowę i przeżył, co? Nie, jednak nie. A, z tej strony to ja sobie mogę postrzelać, ej. Kurde, jakoś wbijają agresywnie. Tego się nie spodziewałem. Dobra, czy to wszyscy? Chyba tak. Easy. Może nie dostanę ani jednego shota. Co my tutaj mamy? Nic ciekawego? Dobra, kolejne materiały. Zawsze spoko w ogóle. Kto to widział wannę w pociągu, nie? No to, kurde, takie rzeczy tylko w Rosji chyba. Kurde, zejdę tędy, nie stracę życia? Nie wiem. Uff. Tutaj bym spadł, to bym nogę złamał chyba. Dobra, no i zaraz tutaj wejdziemy jeszcze głębiej. Pewnie tam jest ta miejscówka docelowa. No ale słyszę kolejne potwory. No całkiem klimatycznie, muszę przyznać. Fajnie to wszystko wygląda. Taki kurde niepokój, nie wiadomo w ogóle gdzie trzeba iść zupełnie. Tutaj przynajmniej jakieś cztery drogi widziałem. Zaraz to wszystko sprawdzimy. Dobra, w tym pociągu już chyba więcej nie ma. A więc... sam nie wiem. Może tędy? Coś się tutaj dzieje fajnego? Nie mogę nawet światła zgasić, ale słabo. Tutaj też nie przejdę. Pewnie tam na dół trzeba w ogóle jakiś, nie wiem, sklep z bronią czy co. Ale jeszcze tutaj jest coś interesującego, zaraz. Na drugie piętro tego pociągu chyba. No, zawsze jakiś materiał. Zawsze coś przyzwoitego, nawet światło mogę sobie zapalić. Co to za dziwna. 1991 rok jeszcze. To jest chyba maj, marzec, nie wiem. Więc trochę tutaj... nieaktualne wszystko. Akcja tej gry chyba się rozgrywa w 2030? A przy 2034 to jest książka właśnie, nie wiem. Sequel to the Cult Wars Bestseller. Tak się czyta po angielsku. Dobra, naładujmy jeszcze latarkę. Mamy taki chwilę odpoczynku. Dobra. No i ciśniemy teraz na te niższe tereny. Tutaj bym się spodziewał czegoś przyjemnego. Tutaj niestety zablokowane. No więc schodzimy głębiej. Ale przyjemnie. Inna broń. Raczej zostanę przy tym, co mam obecnie. To mi się już tutaj podoba. Dobra, fajne rzeczy. A, głupie myszy. Nie mogę nawet jej przebiec. A, głupota. Kurde, ile ja tutaj rzeczy dostaję, naprawdę. Jakby jakaś walka z bossem była. Ciekawe, czy czegoś takiego mogę się spodziewać po tej gierce? Ha. Kurde, pytanie. Jak to odblokować? Znaczy, tutaj nie widzę niczego, żadnej, nie wiem, kurka, czy czegokolwiek. Macie jakikolwiek pomysł? A ja się zgubiłem.
Myślałem, że łatwo tam przejdę. Tu jakaś apteka, sam nie wiem. Ale słabo. A, tu jest przejście. Kurde, jak ja to ominęłem wcześniej. A, beznadzieja. Hej, koleś. Nikt przede mną nie ucieknie. Jezu, co mu się jeszcze dzieje tutaj? A mogę tą dziurą przejść? To by było klimatyczne. O, nareszcie udało mi się znaleźć odpowiednią drogę. Ja nie mogę. To trwało o wiele za długo. Co to jest? O, jakaś dubeltówka, sam nie wiem. Może to będzie bardziej opłacalne. O, jeszcze kolejne potwory. Kolejne krety do rozwalenia. Uuu! O, proszę państwa. Chyba należy tutaj uważać pod nogi. A zaraz będzie jakaś jedna większa walka, rozumiem. Na razie możemy tutaj skorzystać. Jezu, co mu się stało w ogóle? Pomocy. Jezu, zawala się tutaj wszystko. Sam nie wiem, dobra, shotgun może będzie lepszy. Ojej, obrywam trochę, trochę średnio. Przez to światło jeszcze zupełnie nic nie widać. Ta miejscówka jest w ogóle jakaś popsuta. Co jest? Nie mogę wejść nawet tędy. Jaka beznadzieja, oh my god. Dobra, trochę się zgubiłem, muszę przyznać. Teraz będę się musiał tutaj uleczyć. Jak nieprzyjemnie. No nie, nawet nie mogłem przeskoczyć. Jeszcze jakoś ich słyszę, ale nie wiem dokładnie skąd. Dobra, stąd mi nie zajdą. Więc chyba tutaj jestem bezpieczny. Witam. I to by byli wszyscy? Nie, jeszcze nie. Kurde, ile tych koleś to jest naprawdę? O mój Boże, jak ja nie trafiłem. Trochę słabo. Dobra, zmiana planów. Jezu, jak on w ogóle przebiegł ten... A, bo to jest takie przejście, rozumiem. Dobra, ilu ich tutaj jeszcze jest? Come on, no. Już tutaj zabiłem chyba 50 w tej miejscówce, dajcie spokój. O, ile materiałów. Jak przyjemnie. Sobie stworzę parę apteczek z tego bez wątpienia. Pozbierajmy wszystko, zawsze się może przydać, może jakaś walka z bossem będzie. No w sumie dopiero jeden boss był tak naprawdę, ta walka z niedźwiedziem. Nie wiem, czy to jest akurat taka gra na walkę z bossami. Ale jak już zobaczyłem pierwszego, no to myślę, że będzie jakiś kolejny tak na koniec, sam nie wiem. Tak mi mówi moja... Tak mi mówi mój zmysł gracza. Dobra, nie wiem, tędy jakoś trzeba się pewnie przedostać? Może na górę? Skomplikowana sytuacja, sam nie wiem. Porobiłem wszystkich, ale nie wiem, co mam robić. Może tędy. Może się nic nie zawali. A, tutaj trzeba odblokować, teraz zauważyłem dopiero. Proszę bardzo, mamy pokrętło. No i zobaczymy, jakie będą skutki takiego czynu. A, po prostu się tutaj odblokowało, wspaniale. Dobra, może się tak bardziej przygotujmy na całą sytuację. Na przykład tutaj sobie doładuję żarówkę. Dobra, możemy się w sumie uleczyć. Nie wiem, ile mam życia, ale wiem, że mam tyle materiałów na tą... na te apteczki, więc z pewnością tutaj wykraftuję twórz. No i tyle w sumie. To powinno mi starczyć. Jeszcze sobie pozbierajmy kolejne materiały, coś tutaj będzie? No chyba nie. No i po raz kolejny. Bardzo klimatycznie. A sobie zmienię na shotguna. Może to będzie nieco lepsze. Na takie krótkie zasięgi. Czemu z tych miniganów nie można korzystać? Kto to widział? Głupota. Coś tu jeszcze jest? Może jakiś trup mi wyskoczy. Nope.
Takie rzeczy tylko w Resident Evil. Jezu, tutaj tyle materiałów zdobywam w tym odcinku, że naprawdę się boję, co to będzie zaraz. Co się stało? W ogóle coś na mapie jest na przykład? M? Ha! Dużo widzę, kurde. A tam mam się dostać. No spoko. Nie to piętro mi pokazują na mapie. Dobra, zobaczmy na przykład tędy. A, łódką sobie przepłynę. No to po prostu wspaniale. A sobie zapalę. I ciśniemy gondolą po prostu. Wspaniała, romantyczna podróż. Co o tym sądzicie? Są takie, kurde, podróże gondolami w kształcie łabędzia. To jest jeszcze bardziej romantyczne. Przynajmniej dla mnie. No jakiś tam wąż w ogóle był przed chwilą. Może to będzie kolejny boss. Już wcześniej go w sumie widziałem, ale nie było z nim żadnej interakcji. Więc nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tutaj już jest jakiś przystanek po lewej, widzę. Sam nie wiem. Może warto wyjść. Niby można chyba tam dalej płynąć, ale... Przerwa, bo za dużo pływamy. Wow, kolesie. Co im się tutaj stało? No się czegoś boją? A, tego węża. W ogóle tutaj, co to jest w ogóle? Zmutowane ślimaki. Nie wiem, czy powinienem... One plują na mnie, czy co? Plują na mnie, chyba. Dwóch jednym strzałem zamorduję. Nie wiem, czy to się opłaca w sumie tak robić. Ale w każdym razie mogę te strzały później kolekcjonować, więc to bez znaczenia. Koleś, ty nie zginęłeś chyba. Albo zginęłeś, dobra. Kurde, cały czas we mnie plują głupie ślimaki. Jaka zwariowana miejscówka. Dobra. Kurde, co to jest? To jest klimat. Zmutowana gąsienica, sam nie wiem. Oh my god. Ha, tutaj mi nic nie zrobi. A to jest potwór jeszcze, witam serdecznie. Co on tam planuje? Dobra, idziemy dalej. Wow. Dobra, temu otworzę, żeby miał. Kurde, ale przyjemnie, nie? Jeszcze sobie tutaj poczytam, czemu by nie. Akurat taka wspaniała miejscówka na czytanie. Więc trzymajcie. Idealny moment na lekturę. No i zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj powinien być jakiś potwór. Znowu te zmutowane ślimaki. To mnie bije, naprawdę. To nie ma żartów. Jakie wariaty. Dobra, może się uleczmy. Ja nie mogę, ale to ciężko zauważyć. Co za miejsce? Kto to wymyślał? Nie wiem, tędy może? Ktoś oberwał tutaj. Wow, skąd on... Skąd oni się respią, co? Dobra, ja już nie wiem. Ale mnie porobili. Ja nie mogę. Nawet nie wiem, czy ja się tutaj uleczyłem, czy nie. Oni się, kurde... Nawet nie było ich widać, tylko jakoś z punktu tutaj wychodzili tak dziwnie. To była przerażająca rzecz. I co? Coś ja tutaj w ogóle zrobiłem? Opłacałeś tutaj wchodzić? Bo wyszedłem do tego samego punktu. Bez sensu. Na co ja to wszystko odblokowałem? Zaraz jeszcze raz to trzeba wszystko przejrzeć może. Na co mi to wszystko było? Jeszcze raz to wszystko zobaczmy. No to tylko takie małe kółko jedno było chyba i w sumie tyle. A jeszcze w tamtą stronę nie zaglądałem. Może jednak warto to sprawdzić. Coś tu mamy? Jakieś ślimaki? Nic nie ma. Easy. Łatwa wygrana. Kurde, nie wiem, ile ja mam życia, tak prawdę mówiąc. Może powinienem się uleczyć, albo zapisać przynajmniej.
Tam oberwałem chyba po leczeniu, chociaż to było w takim dziwnym momencie. A sobie szybki zapis zastosuję. No i postarajmy się dalej pocisnąć tymi naszymi kanałami. A jak to na mapie wygląda? W ogóle nic, że mnie przebył, sam nie wiem. Żadnego postępu. Nie wiem, ciekawe ile ten odcinek będzie trwał. Jeżeli to będzie ten ostatni. Tak w sumie planuję. Zobaczymy. No ale klimatycznie coś tam widzę na końcu, ale to jakaś mgła po prostu niewyraźna. Więc sam po prostu nie wiem. Wow, co się tutaj z tym metrem stało? Nie mam pytań. Wygląda jakbym był w jakiejś paszczy lwa tak naprawdę. Albo węża prędzej. Największego. Się okaże, że całe metro to jeden wielki wąż. To by była dopiero wspaniała mutacja. A tutaj te potwory durne. Sam nie wiem, czy powinienem się nimi tutaj przejmować, czy co. No, niech sobie we mnie plują. Ha! Nie potrafią trafić. Albo potrafią. Kurde, ale nie chce mi się ammo na nich marnować, przecież to są jakieś durnie głupie. No ich jest tutaj całkiem sporo, ja nie mogę. No fajnie, już ginę zaraz. Dobra, plujcie sobie. I tak to przeżyję. Mam za dużo leczenia. Amunicja jest ważniejsza. Dobra, jeszcze raz się uleczymy. Co się dzieje? A! Muszę założyć maskę jeszcze. No jasna sprawa, okej. Co to w ogóle za miejsce? Co tutaj się dzieje, no? Co za obrzydlistwo jedno wielkie. Jeszcze wszystkie gluty zwisają z niebios. Ja już po prostu nie wiem. Na co ja się pisałem w tym gameplayu? No i na jakąś, nie wiem, stację wyjechaliśmy? No te węże po lewej stronie, gąsienice. Po prawej zresztą również. No to spoko. O! Dobra, chyba jestem porobiony. Co? Jak ja się tutaj wspięłem? Nie mam pytań. A chyba powinienem z nim walczyć? Nie wiem. Kurde, co to za miejsce? Ja zaraz będę porobiony. Dobra, coś im w sumie robię. Ha, chyba wszyscy. Myślałem, że mają więcej życia. Okej. Easy. Proszę bardzo. Wszystko robię za pierwszym razem. Niby taka straszna ostatnia miejscówka, ale ta gra chyba chce mnie tylko nastraszyć. Nie ma się czego bać! Proszę bardzo, jak tutaj przyjemnie. Tak naprawdę u mnie w domu jest gorzej. Ej no, come on, przejedź tutaj, panie, no. No jaki wstyd! Ładowarka, to zaraz to zrobimy wszystko. Dobra, i koniec nareszcie tego pływania. Dobra, naładujmy sobie jeszcze ładowarkę. Latarkę raczej, dobra. No i teraz możemy walczyć. Ciekawe, czego tutaj się możemy spodziewać, jak sądzicie. Co tutaj kurde będzie? A potwory tylko? One są strasznie słabe, tak prawdę mówiąc. A jeszcze filtr. Dobra. Zawsze warto być tutaj w miarę szybkim. Kurde, takie metro, nie? Wyobraźcie sobie być w takim w realu. Kto do mnie pluje? W ogóle tutaj chyba dostałem już sporo życia, może się naładujmy jednak. I skraftujmy kolejne apteczki, bo jest chwila spokoju. Twórz. Dobra, bo kolejny do mnie pluje, ale niewychowane, kurde, ślimaki, nie wiem. Nie wiem, gdzie on jest. Ktoś mnie tutaj opluł, definitywnie.
I średnio się tutaj czuję z tym. Zaraz sam na was napluję. A tutaj jest. Kurde, nawet ciężko ich zauważyć w takim miejscu. No mój Boże. Przeładowanie. Dobra, ładuj się. Oh my god. Z tym jednym strzałem paraduję. Cały czas muszę tutaj zmieniać. Co się tutaj stało? Dobra, biegnę walić przeciwników. W sumie się uleczmy. Nie chcę mi się tutaj walczyć z każdym kolesiem, tak prawdę mówiąc, z tymi robakami durnymi. Szkoda mi trochę na nich czasu. W ogóle G, załataj tutaj. A dobra, mam jeszcze jakąś łatkę, fajnie. Dobra, pora tutaj z prawdziwymi kolesiami. No ale te mnie wkurzają, te małe, no. Nawet nie mam broni na nich. Tylko kuszę, bo to można właśnie cały czas tutaj korzystać. I te strzały się regenerują. Można je właśnie zbierać dalej. No to ostatni strzał mi tutaj został. Takiego normalnego ammo mi się nie chce marnować na takie gówniaki. Dobra. To by było chyba na tyle. Oj, coś tutaj odblokujemy. Chyba jakiś przejazd, sam nie wiem. Okej, okej. Jeszcze filtr, naprawdę. Co chwilę jakieś problemy tutaj ma ten główny bohater. Ja bym tutaj łatwo przeżył, bez najmniejszego problemu. A ten mi marudzi. No znowu te małe. Przepraszam, nie chcę mi się z nimi tutaj walczyć. To było zbyt uciążliwe. Wow, koleś. Może ci pomóc. Dobra, chyba już nic nie zrobię. O, witam pana. A jakie oni słabe są, nie? Nahita giną za każdym razem. Spodziewałem się cięższych przeciwników, a tutaj nie wiem, może na wyższym poziomie trudności powinienem zagrać, bo w sumie gram na normalu i ta gra jest trochę za łatwa, tak prawdę mówiąc. Tędy mam iść, okej, dobra, zaraz sprawdzimy. A tutaj coś jest? A mogę sobie coś skraftować, zaraz zobaczmy. Na co mnie tutaj stać? A sobie stworzę. Może broni wyczyszczę, bo tutaj taki brud był, że nie wiem. No proszę bardzo, widzicie to? Takim broń zasyfili. Kusza zupełnie niecelna teraz. Okej, okay, a amunicja na przykład by się jeszcze przydała. Te strzały właśnie bym chciał. Twórz, dobra. Powiedzmy, że 5. Tutaj amunicja do shotguna. Kurde, stoję bardzo ładnie. Jezu, ile ja tego mam wszystkiego. Dobra, to by było na tyle. Jeszcze sprawdźmy jakieś filtry, okej. Okay. Jestem ustawiony jeszcze. A, zaraz coś tu mamy. Kolejne materiały. A, jeszcze jakieś radio. Tego nie chcę, pomyliłem się. Jeszcze sobie naładuję tak na szybkości na sam koniec latarkę, bo to się może przydać. Dobra, i to by było na tyle, idziemy dalej. Tutaj będzie dopiero klimatycznie. Ja nie mogę, ale syf. Nie chce mi się z tymi robakami walczyć, dajcie spokój. Za dużo czasu. Ciśniemy speedrun. Nie wiem, czy komuś się... Może właśnie z pięści jakoś tutaj mogę... A, z V niby. Może tak powinienem ich robić. Żeby tej amunicji nie marnować. Co to jest w ogóle? Pluje do mnie jakiś wariat. Pijawki durne. Kurde, jeszcze nie zginął. Dobra, kolejna platforma odblokowana. A to tylko łódka jest, tak? A, słabo. Jedną łódkę mi już tutaj zniszczyli. Dobra, lepiej z shotgunów ich tutaj się biło, pamiętam. Jezu, ale szybki. Dużo im tutaj nie robię, prawdę mówiąc. A, słabo. Jednak może z tej snajperki
Jakoś tutaj na daleko są zawsze. Dobra, jeden padł. A kolejni? No nie chcę tutaj na razie do łódki wchodzić, tak prawdę mówiąc. Jeszcze jeden tutaj był chyba, ale dobra. Chyba nie mam innego wyboru, bo tamten się gdzieś zapuścił na daleko. Ja już słyszę, kurde, fagasów durnych. Dobra, porobione. Uff, daliśmy radę. No jeszcze więcej, naprawdę. Oh my god, this game. Zginął już? He, słabi są. Będę się z nich śmiał do końca życia chyba. Ja nie mogę i kolejny, no nie mogę się w ogóle ruszyć. Hej, co mu się stało? On kurde zmutował chyba 50 razy w ciągu sekundy, nie? Nie wiem. Dobra, come on, zabiłem teraz 5 wężów wodnych, no. Dajcie mi już spokój. Co się stało? Filtr pewnie? Pod te? No to chyba właśnie to oznaczało. No i ciśniemy dalej. Jakieś postępy żeśmy tutaj zrobili, więc chyba nie ma tragedii. Czego tutaj się jeszcze możemy spodziewać? Sam kurde... O, okej. Dobra, biorę shotgun. Albo i nie. Dobra, chyba się muszę uleczyć, nie ma innego wyboru. Jak we mnie plują, ale nieprzyjemnie. No tutaj kurde zginę. Cały czas mam na sobie te larwy ich durne. Kurde, jaki potężny, no. Gdzie oni są teraz? No jeszcze trzech się tutaj gdzieś kampi cały czas. Ja chyba nie mam innej opcji, tylko muszę tutaj pływać. Się schowały za szybko. Nas znowu mnie zaatakują. No chyba tutaj na wprost mam lecieć, płynąć raczej. No to raczej jedyna opcja, tutaj chyba nie ma co wysiadać. No więc ciśniemy, może tutaj te węże się nie zmieszczą. Jest bardzo ciasno. A może wpływamy do gardła jednemu, ogromnemu. Sam nie wiem, no chyba nie, co się stało, znowu jakiś problem. To chyba chodzi o latarkę tym razem. No bo w sumie sam nie wiem. No chyba chodzi o to, że jest strasznie ogromne zanieczyszczenie tutaj. W ogóle na górze mam ten pasek czerwony, jakby mi się coś działo. Szybki zapis spróbuję. No w sumie nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Może zaraz dostanę dużo życia, dużo damage'a za to, że jestem, nie wiem, w złym stanie emocjonalnym. Kurde, co się dzieje w ogóle? Jakieś dźwięki dziwne. Jakieś promieniowanie na maksa. O tak, tutaj w ogóle dostałem już strasznie dużo tego promieniowania i teraz mam jakieś zwidy. Chyba o to chodzi. Tak, na pewno. Główny bohater zwariował. Pomocy. No chyba nie przegrałem gry. Come on, to by było głupie. Ktoś mnie teraz uratuje. Anna! A to jakieś sny są, no. Jeszcze się, Anno, rozchorujesz. Coś czuję, że tutaj zaraz trupa zobaczę zamiast tej Anny. Przed takie zwidy. Nie poczekała na mnie.
A, teraz to lekarstwo. Okej, to ma sens. Zapomniałem, że to mam w ogóle. A to właśnie idealny moment, żeby z tego skorzystać. Tak jest, to nam pomogło. Dobra, rozumiem. Totalnie, zapomniałem o tym leku, co dostałem od tego Kiryła. Więc dziękuję mu za każdym razem, kiedy o tym pomyślę. O, no i trup. Dobra, ruszamy dalej. Co się stało? W ogóle nie mam już chyba... O, w ostatniej chwili zdążyłem chyba z tym właśnie... Co się dzieje? Kolejne zwidy, sam nie wiem. Nie wiem, czy to moja wina, że ja tutaj tych nie załadowałem. Jak one się nazywają? Tych masek, przepraszam. Jezu, jakie szańcze rzeczy. To jest dopiero promieniowanie straszliwe, zaraz duchy wszędzie będą, to już w ogóle. Na pewno nie chciałbym się w takim miejscu znaleźć. To takie rzeczy się dzieją przez promieniowanie? Jakiś wielkolud tam był, o co chodzi? This game is so bad. A więc będzie jeszcze jakaś walka z bossem, tak? Nareszcie, ale koleś był straszny, nie? O co w ogóle chodzi? W ogóle przedmioty się poruszają, sam nie wiem. A zobaczmy sobie na przykład tutaj. Witam serdecznie. Też jakieś podejrzane rzeczy zaczynają dziać, ja wam mówię. Ej, co jest? Notatka kolejna? Dobra. Poczytajcie sobie i mi powiedzcie. Mi się nie chce. Dobra. No i teraz, co z tym bossem? Widzieliście tego kolesia wielkiego w ogóle? Coś tutaj jest. Jakiś kurde yeti, sam nie wiem. Ale nieprzyjemnie, kurde, ta gra jest chyba horrorem. Jakieś w ogóle odgłosy, jakieś demona, nie? Czuję się opanowany. Filtry, kurde, no właśnie, filtrów tutaj zapominam. Dobra, z buta wjeżdża mi teraz walka na Yetiego. Już nie mogę się doczekać, żeby go tutaj zrekcić. To on się powinien jebać raczej. Przecież jestem Artiomem. No prawie tak dobry jak Doomguy. Dobra, coś tutaj jeszcze mamy? Chyba nie. Kurde, chyba demony chcą mnie zaatakować naprawdę. O, i wejście na powierzchnię, okej. Czy to oznacza, że to jest świeże powietrze? No, raczej nie. Tutaj wszędzie jest po prostu takie zatrucie, że aż szkoda gadać. A, teraz mi się jeszcze... Nie, to mi się skończyło, nie? Co ja w ogóle słyszę? To są moje kroki takie okropne? Ja nie mogę, czuję, że to już ostatnia prosta w tej gierce, nie? Może się uleczmy z ku. To nam pomoże jakkolwiek? Nie, to nam tylko stan pogorszyło. To już w ogóle... Stoję w miejscu w ogóle, co się dzieje? Już się chyba gorzej czuję od tej Anny, naprawdę. No to spoko, kurde, panowie. Nie mam pytań. Co się dzieje? Jaki... Co to czołgiem steruje nagle? To ma sens. To sobie wyobrażamy, co się stało w przeszłości? Nie wiem. No bo tutaj ta wojna była cywilna, tak? No cóż, niemiło. Oh my god, i właśnie te ślady tego Yetiego. Walka z ostatecznym bossem. Tylko gdzie ten ostateczny boss jest? Tutaj mam zejść. O, zejdziemy sobie tutaj na czołg, wspaniale. Ej, panie, czekaj na mnie!
Oberwał dwa razy, ale nie chce się tutaj do mnie odwrócić. No i panie, idę pod ciebie. No, zobaczmy sobie toalety, może będzie coś fajnego. No, może tędy? To ma sens? O, idziemy do damskiej, tak jest. Kurde, nigdy nie byłem w damskiej toalecie. A więc tak to wygląda, że trupy leżą na podłogach. Lepiej nigdy nie wchodzić. Rzeczywiście. Na co mi to było to przejście? Niczego raczej tutaj nie zrobiłem. A może tędy przejdę? Wow! Włącz elektryczność? To by było interesujące. I może by mi jakoś pomogło? Come on. Coś tutaj usłyszałem. No dobra, zobaczmy sobie w takim razie. Jakaś poboczna miejscówka, sam nie wiem. Co to ma kurde znaczyć? Dobra, coś tam, jakaś apteczka chyba, nie wiem. Wow! Ale koleś pił tutaj. Ukrywał swój alkoholizm. A ile ja mam w ogóle apteczek na przykład? Żeby się tak przygotować, mam jedynie 4, więc w sumie sobie utwórzmy. No i ciśniemy, nic. A, uruchomię jakieś przejście. Na coś mi się to może przyda. Albo i na nic. Jak kucam, to nic nie słyszę. A tutaj jest normalnie. No myślałem, że tędy przejdę, ale jednak nie. Coś żem tam odblokował, kurde, nie mam pojęcia co, tak prawdę mówiąc. Może teraz się czegoś dowiemy. No, chyba za tym kolesiem ogromnym Yetim miałem podążać. Kurde, walizka większa ode mnie. Nie wiem, co ja tutaj próbuję robić, tak prawdę mówiąc. Jestem tylko starą babcią z wózkiem. Proszę mi pomóc wejść do autobusu. Ktoś tam był! To znowu jakieś zwidy. Już chciałem go zastrzelić. A chyba znowu mamy problem z tym filtrem. Jasna sprawa, 3 minuty. Trzeba się śpieszyć. Idziemy na speedrunie albo zadzwońmy do kogoś, do Anny. Chyba nic z tego nie wyjdzie. Dobra, teraz przynajmniej główny bohater jest w miarę okej stanie. Jakoś tutaj nie narzekam na jego chodzenie. O, nawet filtr znalazłem. Dobra, naładujmy w takim razie, bo tutaj chyba... Nie, to znowu jakieś tutaj porąbane tereny, tak prawdę mówiąc. Że nie działa ani latarka, ani noktowizor. No dobra, niech wam będzie. No, jakiś szpital, to już w ogóle. A więc tutaj idzie ten zmutowany zwierzak. Czego się możemy spodziewać? Walka z bossem, come on, no. Gdzie ja kurde jestem? Nie wiem, w jakim ja jestem zupełnie stanie. Może powinienem się zapisać. Powinienem zapisać. Zapisać się do wizyty tutaj do szpitala chyba, nie? A bez głowy kolej. W ogóle mogę przechodzić przez stół. Ta gra jest niedopracowana. Proszę mi to wytłumaczyć. Może ten mi to wytłumaczy, albo jednak nie. Nie wiem. Zablokowane. Coś tutaj dzieje. Telefon. Jakieś nadprzyrodzone rzeczy się tutaj dzieją. No nie wiem. Nie, nie da rady wyjechać. Ale słabo. Dajcie mi kurde pomysł na życie. W tym odcinku naprawdę się dzieją coraz dziwniejsze rzeczy. Ile jeszcze mam czasu? 3 minuty? Tak około 4 minut bym stawiał. Więc trzeba jednak się tutaj śpieszyć może bardziej.
Może jednak właśnie na czas się tutaj powinno grać. Kirill tutaj był? No dobra. Co się dzieje? Bohaterowi wezmę się uleczę może na wszelki wypadek. Chyba rzeczywiście tutaj damage dostawałem, nie wiem. Ja tutaj się nie da wjechać. Tutaj po prostu dostaję wraz z czasem jakoś naprawdę te damage, nie wiem. To jest jakieś podejrzane. Jest tutaj tak nieświeżo, że aż nie wiem co mam powiedzieć. Jakiś film tutaj można zagrać? To interesujące. Kupię krzesło. Niczego tutaj zupełnie nie widać. Szkoda czasu. W takim razie. A sobie tutaj otworzę. Nie da się. Dobra, idziemy dalej. W takim razie trudno. Co ja tutaj słyszałem? Kolejny problem jakiś jest. A, już mi się kończy chyba znowu. Filtry mi się kończą. Jeszcze mam minutę 20, dajcie spokój. Ktoś na pieni nie gra. O, jakieś rzeczy w ogóle tutaj w powietrzu latają. To już w ogóle. A, bo to jakieś, nie wiem. Nie wiem co się dzieje, nie pytajcie mnie, nie? Fajnie to musi wyglądać na ray tracingu, te wszystkie światła. Co się dzieje? Przecież dopiero co filtr założyłem. Wariaci durni. Nie jeszcze mam czasu. Ej, przejdź dalej. What is it? O, filtr, dziękuję serdecznie, ja sobie założę, akurat potrzebowałem. Pani, wejdź. Cały czas jakieś mam głosy demona w głowie, nie wiem. Zaraz może go zobaczymy. O, jest małpiszon. Robimy go. No come on, walka z bossem, no. No, dobrze, że mnie wziął. Zaraz tutaj dostanie wariat. Haha. Podciemurzyły, i co teraz? Co to jest walka z King Kongiem? Nic już nie żyje, podcię mu gardło. To już wystarczy. Dobra, come on, walczymy. Dajcie mi tą przyjemność. Rozbrykał się koleś. Ha, słabias. Walka bardzo podobna jak z tamtym poprzednim zmutowanym niedźwiedziem, muszę przyznać. Dobra, shotguny tutaj na niego działają solidnie chyba. Już go porobiłem! Ha! Ale słabias, ja nie mogę. To może to będzie normalny przeciwnik w takim razie. Że taki będzie co chwilę dużo. Po raz kolejny mutant tutaj, tak? Ja nie mogę. A teraz dwójka! Tak jak chciałem, po prostu. Tak jak chciałem.